Jest rok 1500-1900. Galaktyką rządzi twardą kurzą łapą kurator, który właśnie buduje potężną broń. Jajo śmierci. Tymczasem księżniczka Molly, dowódczyni rebelii, wchodzi w posiadanie sekretnych planów, które pozwolą pokonać złego kuratora. Niestety, jej statek wpada w pułapkę, a ona trafia do niewoli. Co gracie? O matku, ale mnie przestraszyłeś! Ostatnim wysiłkiem księżniczce Molly udaje się wysłać plany wraz z desperacką wiadomością do jedynej osoby, która może pomóc uratować wszechświat. Pomóż mi, komandorze Kretobi. Jesteś moją jedyną nadzieją. No nie wierzę. Kretobi i jego druh Hau Solo wyruszają na pokładzie swojego Sikora Millennium, aby ratować wszechświat, księżniczkę i całą resztę. Sikor Millennium? Raczej bocian, o ile pamiętam. Branisz mu moje uczucia, kretesie. Uwaga, moi mili, zaczynamy zabawę. Ale z ciebie zdolny. Kto to powiedział? To chyba z ciebie zdolny komentatorem. Włosy mi się jeżą na plecach. I te ekstracko. Nieźle. No co za irytujący typ! Świetnie, mały gracz! Spadam! Spadam! Cudnie! Super, ale z ciebie ananas! Superacko! Bardzo ładnie! Super! Ale z ciebie nieźle! To było pomocne! Ale z ciebie idealnie! Ja znam tego. Ale pokazałeś. Ale fenomenalnie. Dla mnie przygotowy pierwszego jaja. I jak to zniosłeś? Jajo? Nie, komentatorze. Wszechświecie. Komentował świecie. Każdy śmierć. Kazałem rozbić jajo o supernowy. Kiedy się odwrócił. Czarna skrzynka wykazała później, że zdążył je jeszcze doskonalować. Uparciuszek! Fenomenalnie! Rekciu, nie da się jakoś wyłączyć tego cymbała? Superaśnie! Świetnie, mały grak, super! Ale z ciebie ananas! O to chodzi! Bardzo ładnie! Wszechświetnie! Rekciu, nie da się jakoś wyłączyć tego cymbała! Fenomenalnie! Ale super! Ale z ciebie ananas! Wszechświetnie! Doskonale! Trafili mnie łecz! Ale z ciebie ekstracko! No co za irytujący typ! Bardzo ładnie!
ale z ciebie zło dochodzi. To było Bobowi superaśnie. Mi jeżą na plecach. Mi też. Cudnie. Bo włosy mi cię jeżą na plecach. Mi też. Idealnie. Nieźle. Idealnie. Ale z ciebie zdolny pilot. O to chodzi. Fantas bardzo ładny. Super, ale im pokazałeś. Ale im cudnie. To było bombowe, ale im pokazałeś. Super, aś, super, ekstracko. Fantastycznie. No co za irytujący typ! Nieźle! Jest super, ale z ciebie ananas! Superaśnie! O to chodzi doskonale! I... Jesteś świetny! Super, ale z ciebie ananas. Jesteś świetny. Nieźle. Reku, nie da się jakoś wyłączyć tego cymbała. Ekstracko. Prześwietny. Bardzo ładnie. Fenom to superaśnie. Nieźle, bardzo. Fenomena fantastyczny. To z psu o to chodzi. Superancko. Ale im pokazałeś. Doskonale. Ale z ciebie zdolny pilot. Prześwietny. Mały gracz. Ale im pokazałeś. Superaś, superaś. Idealnie. Idealnie. Świetnie, mały. O to chodzi. Jesteś świetny. Bo włosy mi cię jeżą na plecach. Mi też. Dzięki, Eru. Tak, to ja tam zostanie. To superaśnie. Super, ale z ciebie ananas. Fenomenalnie. Bart, super, ale z ciebie ananas. Prześwietny. Jesteś świetny. Prześwietny. Ale z ciebie zdolny pilot. Prześwietny. Doskonale. No co za irytujący typ. Doskonale. To było bombowe. Fantastycznie. Prześwietny. O to chodzi. Bo włosy mi cię jeżą na plecach. Mi też. Bardzo ładny. No co za irytujący typ. Ekstracko.
No co za irytujący typ! Fantastyczny! Idealny! Ekstracko! Fenomenalny! Jesteś świetny! Ale z ciebie zdolny pilot! Superancko! A jej pokazałeś! Idealnie! Ekstracko! Fenomenalnie! Świetnie, mały graczku! Ale pokazałeś! No co za irytujący ty! Świetnie, jesteś świetny! Ekstracko! Cudnie! Ale z ciebie zdolny pilot! O, pierwszy jajo śmierci! Chłopasz! Może jest na nim nasz komentator! Walce wszystkich działekiu! Po zniszczeniu jaja radość komandora Kretobiego nie trwa długo. Uwolniwszy księżniczkę Moli, komandor dowiaduje się, że zniszczył jedynie makietę, prawdziwe jajo śmierci. Chronione jest potężnym polem siłowym. I żeby w ogóle móc się do niego zbliżyć, należy odszukać i zniszczyć generator tegoż pola. Hej, ja znam tę historię. Taki był chyba kiedyś film, co? Film? Raczej żartować sobie, Kornelku. Powrót dziada? Sam jesteś dziad, cicho, słuchamy. Kretobi i Hau Solo postanawiają wykonać samobójczy rajd na księżyc Indor, na którym ukryto generator. Podoba mi się ten Kretobi. Czerwona piątka, wchodzę. No, zawsze chciałem to powiedzieć. We'll be right back.
Może teraz ktoś inny, mnie się łapki zapociły. Nic. Mogę ja to? No chyba oszalałeś. Miałbym oddawać siebie w twoje ręce? Wyczułeś. We'll be right back.
Trafiony wiązką laserową, generator pola siłowego zamienia się w chmurę kosmicznego pyłu. Tak to lepiej brzmi niż na przykład po odkręceniu totemem wielkiej śruby przez bindory, generator rozpadł się na dwie części. I gramatyka też jakby lepsza. Kretobiemu nie pozostaje nic innego, tylko wyruszyć na jajo śmierci. Gdzieś w samym środku zgniłego żółtka zapewne czeka już na niego sam kurator. A to nie o mnie, bo już jebałem. W
końcu nazywał się Kokoneliusz, a nie Sam. Pamiętaj, że to amerykańska wersja. Wyjście. Tylko byście strzelali i strzelali. No nie rozpraszaj mnie, bo strzelam. Yeah.
wybuchy i lasery. Pomoc. Wierzę. Thank you.
a wraz z nim epoka zła i głupoty w całym wszechświecie. Co? To była wspaniała epoka postępu, wspólnego wysiłku. Lepiej się nie wychylaj, Kornelek. Komandor Kretobi związuje się z księżniczką Moni, a Hau Solo z piękną córką kuratora. Co? Z moją córką? Spokojnie, spokojnie. Wstrzymajcie wasze emocje, kochani. Przecież kurator nie miał żadnej córki. Umówmy się. Hau Solo skończył tę przygodę tak, jak zaczął. Solo, prawda, Reksiu? Wyjście. Reksio i wehikuł czasu.